W ubiegły wtorek przed Urzędem Miasta doszło do strajku klimatycznego Dai-in Gliwickie Wymieranie. Strajkujący chcą tą akcją zwrócić uwagę na problem, jakim jest ciągła zmiana klimatu. Wysłaliśmy naszego reportera, aby dowiedział się więcej o tej akcji. Paweł Nawrat. Znajdujemy się właśnie pod Urzędem Miasta, gdzie za mną strajkują młodzi ludzie, którzy pragną zwrócić uwagę, że to jest szóste, jak twierdzą, szóste masowe wymieranie gatunków. Powodem ich obecności tutaj jest to, że obecny prezydent Neumann, który od miesiąca urzęduje, nie zrobił nic w tym kierunku, aby poprawić tutaj jakość klimatyczną naszego regionu gliwickiego. Więc przyszli tutaj i mają nadzieję taką, że urzędnicy zwrócą uwagę na to, jakim jest problem i jakie to jest zagrożenie dla naszego klimatu. Jest taka ustawa, uchwała właściwie, w której jest zawarty projekt nazywający się Przystosowanie miasta Gliwice do zmian klimatycznych i on nie został wprowadzony w życie. I w tej uchwale, w tym właściwie dokumencie jest bezpośrednio opisane, jaki jest problem dla Gliwic. Największy problem jest z wodą, że nie mamy żadnych zbiorników wody, a Polska sama jako kraj nie ma dosyć dużych zasobów tego. Mówimy o wodzie pitnej. No tak, no. Mówimy o wodzie pitnej. To jest, wydaje mi się, największy problem dla Gliwic. Można było zauważyć dosyć dużą liczbę zainteresowanych strajkiem. Postanowiliśmy się spytać przychodniów, co sądzą o takiej formie strajkowania. Według mnie miałoby sens, gdyby było więcej tej młodzieży. Znaczy no, jeżeli jest coś nie tak i im są młodzi ludzie i chcą to zmienić, no to powinni to pokazywać i jeżeli będą to bardzo duże grupy, no to gdzieś te głosy będą docierały, tak? I jest szansa, że wtedy coś może się kiedyś zmieni. No starsze pokolenia już nie wierzą w takie, ale młodzi powinni. Ja sądzę, że w pojedynkę chyba się nic nie zdziała. To by musiało być jakieś ogólnopolskie czy no... My nie jesteśmy za protestami ogólnie. Za takimi rozwiązaniami. No dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie jak tu powiedziała koleżanka, że nie jesteśmy, do wszystkiego jesteśmy pokojowo też nastawieni, więc, no ale każdy ma, wiadomo, tak jest, odczucia i wyraża w związku z tym jakiś swoje, taki sposób, ale my raczej nie jesteśmy za tym. Planujecie w przyszłości jeszcze jakieś happeningi i myślicie, że coś to da, czy tylko jakoś zwróci tę uwagę na coś, czy zostanie to bez zmian i tak naprawdę będzie, powiedzmy, dla samej idei? Oczywiście mamy taką nadzieję, że to ma zwrócić przede wszystkim uwagę polityków i nie tylko. I im więcej będzie takich właśnie happeningów, tym więcej ludzi jakby dowie się o naszym istnieniu, bo pewnie jakby wielu ludzi nawet nie zdaje sobie o tym sprawy, a jeżeli o tym usłyszą, to zagłębią się w ten temat i jakby dostrzeżą ten problem. No i wydaje mi się, że i tak wywieramy dosyć dużą presję na politykach, ponieważ obecnie i tak jesteśmy zapraszani na różne konferencje, zarówno jeśli chodzi o konferencje edukacyjne, różnego rodzaju, tak samo polityczne. I to jest najważniejsze, wydaje mi się, w każdym momencie, kiedy są jakieś wybory na dane stanowisko, tak jak teraz na prezydenta, ale właściwie w każdym innym również. I jesteśmy coraz bardziej postrzegani, a temat zmian klimatu jest coraz ważniejszym wątkiem w kampaniach różnych osób.